W pewnej małej miejscowości żył sobie chłopiec. Miał 8 lat. Miał na imię może Grzesiu, a może inaczej. W każdym razie do tej miejscowości zamierzał przybyć wielki mędrzec. Człowiek, który znał odpowiedzi na każde pytanie. Grzesiu pomyślał w rytmie przygotowań, rzecz jasna cała wieś przygotowywała się na tę wizytę, że i on zada mędrcowi jakieś pytanie. Myślał, myślał, aż w końcu wymyślił. Złapał motyla. Zamknął go w dłoniach i mówi: zapytam mędrca. Mędrcze, czy ten motyl, którego trzymam w moich dłoniach, jest żywy czy martwy? Jeżeli powie, że martwy, rzecz jasna wypuszczę go i okaże się, że jest żywy. Jeżeli powie, że żywy, zrobię kik i motyl będzie martwy. Jak pomyślał, tak też zrobił. Stanął przed mędrcem, mówi: jestem Grzesiu, mam 8 lat, mam dla ciebie taką zagadkę. Czy ten motyl, którego trzymam w tych dłoniach, jest żywy czy martwy? Na co ów mędrzec odpowiedział Grzesiowi, patrząc na niego z wielką miłością: Grzesiu, tak naprawdę wszystko zależy od ciebie. Dlaczego o tym mówię? Historia, która chyba nadawałaby się na rozpoczęcie kazania dla dzieci, zresztą przyznam szczerze, że czasem się nią posługuję. Dzisiaj Maryja zdaje się słyszeć od anioła właśnie tego typu przesłanie. Wszystko zależy od ciebie. Rzecz jasna, nie ma w niej podstępu. Niczego od anioła uzyskać nie chce. Nie chce zastawić na niego żadnej pułapki. Ale to przesłanie anioła zdaje się właśnie tak brzmieć. Przekazuję ci słowo Boga. Co zdecydujesz? Tak naprawdę w tej chwili wszystko zależy od ciebie. Gdyby do mnie przyszedł anioł i powiedział mi, czego chce ode mnie Bóg, to też, znając jego wolę, miałbym pewnie wielką łatwość z jej realizacją. Czy nie mieliście nigdy takiej myśli po przeczytaniu tego fragmentu Ewangelii? Ja przyznam szczerze, że miałem. Ale zauważcie, że do Maryi anioł przyszedł tylko jeden raz. Nigdy więcej się to nie powtórzyło. Gdyby przyszedł do nas, być może za pierwszym razem wydawałoby się nam, że to sen. Być może chcielibyśmy powtórki. Gdyby przyszedł drugi raz, to uznalibyśmy to za normę i oczekiwalibyśmy trzeciej, i czwartej, i piątej wizyty. Do Maryi przychodzi tylko raz, a potem wszystko jest w jej dłoniach, a właściwie w jej sercu. To tam dokonuje się rozeznawanie. To tam dokonuje się wsłuchiwanie w głos Boży. Zdumiewa mnie ta postawa tej dziewczynki, bo tak naprawdę w chwili zwiastowania Maryja ma 12, może 13 lat. Ona nie wydaje się być zażenowana samą wizytą anioła. Choć pierwsze jej słowa z całą pewnością wprowadzają ją w zakłopotanie. Milczy, rozeznaje w swoim sercu. Jest z pewnością zaniepokojona. Cóż może oznaczać to, co mówi do niej ten posłaniec Boga samego? Maryja nie prosi o znak. Choć mogłaby, bo rzeczywistość przekracza najśmielsze wyobrażenia. Maryja uruchamia rozum i próbuje zrozumieć, próbuje ogarnąć te tajemnice. Jednakowoż anioł, widząc jej milczenie, sam wychodzi z propozycją znaku. Oto krewna twoja Elżbieta, ta, która uchodzi za niepłodną, poczęła, jest już w 6. miesiącu. Rozważ, zastanów się. To nie był epizod. Rozważanie, zastanawianie się, rozeznawanie, powiedzielibyśmy współczesnym językiem duchowości, to była codzienność Maryi. Przecież ona niejednokrotnie zachowywała słowa w swoim sercu i rozważała je. Począwszy od wizyty w świątyni, kiedy starzec Symeon wypowiada wobec niej przedziwne słowa, poprzez zagubienie Jezusa w świątyni jerozolimskiej podczas święta, aż do tego momentu, kiedy trzymała jego martwe ciało w swoich ramionach. Nieustannie rozeznawała, co też mogą znaczyć te słowa, czy te sytuacje, których była uczestniczką. Maryja nie prosi o czas do namysłu. Maryja ze swoim problemem nie biegnie do koleżanki, żeby się poradzić. Maryja wchodzi w głębiny swojego serca, zastanawiając się, rozważając, wchodząc w kontakt z Bogiem i z samym sobą. To od tego chyba zaczyna się proces rozeznawania, droga rozeznawania w codzienności. Ale w codzienności? Przecież wielu uważa, że rozeznawać można, ba, może drogę życia.
ewentualnie jakieś inne nadzwyczajne wydarzenia w życiu, ale żeby rozeznawanie uruchamiać w codzienności, to jest dziwne. A jednak powinien być to zwyczajny proces chrześcijańskiego życia. Rozeznawać, czyli wsłuchiwać się w to, czego Bóg oczekuje ode mnie, czyli wsłuchiwać się w to, jaka jest Jego wola na moje życie, właśnie na Jego codzienność. Jak to powinno wyglądać? Jak powinien wyglądać ten proces? Otóż bardzo prosto. Przede wszystkim trzeba zamilknąć. Przede wszystkim trzeba się wsłuchać. Wsłuchać się w Boga mówiącego w moim sercu. Trzeba wejść w kontakt z swoim sercem. A to domaga się zewnętrznej ciszy. Tymczasem w naszym życiu wydaje się być dokładnie odwrotnie. Pierwsza myśl bywa często brana za wolę Bożą. Szybka decyzja bez namysłu. Potem wielkie rozczarowanie, które ostatecznie osłabia naszą wiarę. Tymczasem rozpocznij od ciszy. Powtórę, zegnij kolana. Wreszcie pytaj Boga i na podstawie tego, co usłyszysz, decyduj. Rozeznawanie winno być codzienną praktyką chrześcijańskiego życia. Po co? Po to, żebyśmy tak jak Maryja mogli odpowiedzieć: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. Oto ja, Twój sługa, Panie. Niech mi się stanie tak, jak Ty chcesz, bo wierzę głęboko, że to, co dla mnie przygotowałeś, że to, co dla mnie zaplanowałeś, jest najlepsze w moim życiu. Tutaj tak naprawdę jest źródło naszego pokoju.